Witamy w kolejnym odcinku w scenerii jakiejś, no, nieco bardziej przyjaznej. Przyjaznej, może ściana konspiracji. Ściana konspiracyjna. Już może. Oby nie ściana płaczu. No oby nie, ale to się różnie skończy. To już nie musimy jechać do Jerozolimy, mamy na miejscu. A tu będziemy odprawiali jakieś płacze. Dzisiejszy odcinek to odcinek zatytułowany Usłużność. Już znowu mnie pokusiło z tymi idiotyzmami retorycznymi. Już tu na wstępie już jest, zastosuję to dla samej nazwy naszego tytułu naszego spotkania. To jakbyśmy spojrzeli na języki naszych wschodnich sąsiadów, czyli Białorusinów i Ukraińców, to tam jest wy. Oni mówią na przykład nie w kościele, tylko u kościele. Nie? To tak jakoś to dziwno w naszym języku brzmi, ale tak to brzmi. Czyli na słuszność, no to po prostu służba. I to można by tak jakby, no oczywiście po kolbergowsku powiedzmy, że tłumaczy, że to jest w służbie, że usłużność to jest po prostu człowiek w służbie. U kogoś w służbie. U kogoś, no, albo u kogoś. U nas tak się mówi. Tak. Mówiło. Oczywiście są to różne skojarzenia i nic tu nie głosimy żadnych słownikowych definicji. Czyli, no a jeżeli ktoś jest w służbie, no to się musi do czegoś, nie wiem, poczuwać, nie? No, ma wyznaczone jakieś granice, powiedzmy, swojej służby i teraz się, może się zastanowimy, jakie są granice usłużności. Czy są jednakowe granice dla wszystkich, czy może komuś ta usłużność nie musi być usłużny. Pytanie, kto te granice wyznacza, bo jeżeli już jesteśmy w służbie, to pytanie, czy służący jest w stanie wyznaczać te granice, czy jest w całkowitej dyspozycji tego swojego pana. Tam. Czy taki wasal może wyznaczać granice służby, czy pan ma nad nim absolutną władzę? Rząd to znaczy, mamy jeszcze absolutną władzę w niebie, więc czy pojedynczy człowiek może się czuć w służbie, a co za tym idzie, jakoś organicznie, czy być usłużnym już? Czy to jest jakby ludzka cecha, usłużność, czy niekoniecznie? Czy możemy walczyć po prostu o swoje i nie. Nie o swoje, tylko o swoje. Możemy walczyć na każdym miejscu o swoje i to też będzie dobrze. Mi się to kojarzy właśnie z tym byciem na służbie, że ta mentalność właśnie trochę przeminęła z tym światem przedwojennym, tak? Z tym, kiedy każdy w zasadzie był w służbie u kogoś, tak? Mówiąc, no, pewnie tu szlachcicami nie jesteśmy. Nie pamiętam. Z urodzenia. Chociaż tutaj może te wschodnie korzenie, ale to nie. Na wschodzie to nic nie wiadomo, bo to wszystko z dymem pożarów poszło. Dwory, pałace, Barczaków. Tam. W każdym razie. To babci teraz i Kozłowski. A, to Kozłowski, no, przepraszam. Ale to mi się właśnie kojarzy taka mentalność, jak starsze osoby opowiadały o tych czasach przedwojennych, no to oni właśnie czuli taką. No to znaczy, są po prostu, mieszkają w tym tam Rzadkwinie, akurat tutaj mam na myśli, i taki dziadek był, powiedzmy, kołodziejem, ale on był kołodziejem nadwornym. Nie tytułował się po prostu kołodziej, tylko że po prostu był u pana Józefa Depleskiego na służbie, czy... No dobrze, ale czy wtedy pana obowiązuje jakaś usłużność? Czy on, no bo wiadomo, że on tam może ma jakichś bankierów nad sobą, czy nie wiem, czy dawniej króla miał, czy księcia jakiegoś, ale czy można być usłużnym, mając tych do służenia pod sobą, to jest zagmatwane to. No to już by była taka chrześcijańska. No właśnie, czy z takiego ludzkiego, czysto takiego pragmatycznego punktu widzenia, to mi się raczej kojarzy, że to jedynie hierarchia zobowiązuje do usługiwania, i to w górę, a nie w dół, nie? Tak przynajmniej mi się kojarzy. I że dzisiaj już po prostu ta rzeczywistość bycia w służbie u kogoś już jest kompletnie niezrozumiała. No właśnie, czy zatem coś usłużność upadła? Jeżeli upadły te służby różne, to nie mówimy tu o służbach jakichś celnych czy innych. Czy specjalnych. Tak, czy specjalnych, bo to coś innego jest. Czy można być po prostu usłużnym, będąc człowiekiem jakby niezależnym? Czy może być to cecha człowieka, nie wiem, inteligentnego, czy człowieka nawet mającego jakieś tam powiązania z władzą, ale no,
trudno, powiedzmy to, czy poseł na przykład może być usłużny. Nie mamy tu polityki mieszać, znaczy się tu ogaliamy od tej polityki, ale, czy może być usłużny. Oczywiście nie mówimy o takich usłużności, kiedy to zbliża się okres wyborczy i trzeba, i to już wtedy to wszyscy służą narodowi. Tak, wszyscy służą narodowi i to już się wtedy pojawia służalczość, a to już jest coś innego, nie? Służalczość jest czymś według mnie negatywnym. Natomiast usłużność... Taki poseł czuje przez całą kadencję, że jest w służbie narodu i że jego zawód to jest służba. Ja miałem... Ale to mówisz, że tak jest, że tak czują? No tak, ja bym tak idealistycznie podszedł do tego słowa. Powinność, tak. I mój sąsiad, policjant, zawsze, jak mówił, to nigdy nie mówi, że idzie do pracy. On idzie na służbę. I to było takie jakby, no, wyższe podejście, takie gloryfikowanie tej pracy. On nie szedł do pracy, do roboty, tylko idę na służbę. Czyli służyć szedł. Do pracy szedł służyć. Tak? Co prawda, ten, który mandaty wystawił, to pewnie... No, służył im też może jakoś tak na zasadzie. Resocjalizacyjnie. Resocjalizacja, przemyślenie. Dla wyższego dobra. Ale jest słowo, które trochę z pokorą się jednak wiąże. No i właśnie, czy to się nie zatarło zupełnie, bo już się nie kojarzy tego. Dzisiaj postawę właśnie z... Znaczy się idzie, żeby zarobić do pracy teraz, nie? Czy no właśnie, raczej tak. A jeżeli już jest mowa o służbistości... O służbistości. No właśnie, nie potrafię tego bycie służbistą. O byciu służbistą. Takie to się zdecydowanie negatywnie kojarzy. A to nic nie ma wspólnego z usłużnością na pewno. Tak mi się wydaje. Bycie służbistą nie ma nic wspólnego z usłużnością, dobrze? No bo to też mi się tak wydaje. Bycie służbistą już wtedy na pierwszy plan jest paragraf i przepis, a nie człowiek. No właśnie, czy usłużność łączy się nam z kontaktem z innym człowiekiem. No, chyba tak, bo właśnie to bycie u kogoś. No właśnie. A to u kogoś to nie jest w sobie, czyli my musimy być u kogoś, a u kogoś to się nie czujemy tak jak u siebie. No, my tu się czujemy jak u siebie, powiedzmy w naszym tu gronie, ale zawsze jesteśmy u kogoś wtedy, nie? A jeżeli jesteśmy u kogoś, to musimy niejako przyjąć jego jako głównego jakby... Nie wiem, czy dysponenta, no może nie dysponenta, ale jako główną osobę i wtedy jesteśmy mu winni właśnie usłuszność. Chyba. Ale w usłużności i w tej służebności, no to mamy, nie mamy osoby, tylko mamy szlachetną ideę. I wtedy jesteśmy u tej idei. Tak? U tej idei możemy zapytać. A no to ciekawa być. W służbie idei. Tak, w służbie idei, tak. Wyznawcami nawet tej idei właśnie będąc jakby. No, tak. Ale to tak czy owak, no można być usłużnym, no Grzesiu jesteś i to jeszcze na wysokim, że tak powiem, obrotach usłużny wobec kota swego, nie? Jestem, kotów nawet. Kot tak. Po prostu rządzi u ciebie i tyle, nie? No, nie ma co tu... Kot pewnie nie czuje tej usłużności. Nie czuje. A ja z kolei znowu za tą usłużność mam wynagrodzenie takie właśnie. Mm-hmm. Ta empatia, która nas łączy i to, że to jest istota dla mnie. Nikt nawet nie jest to ktoś jakby niższego rzędu. Mówię do niego, ej tam stary, ej bracie, kumplu. I widzę, że jak do niego mówię takim łagodnym głosem, zniżę się gdzieś tam na czworaka, na podłogę i wtedy jestem blisko niego, mówię i głaszę go, to on tak jakby lepiej się czuł. Tak? I schodzę do jego poziomu. Ale jednocześnie ty się lepiej czujesz. No a bez niego po prostu nie mogę istnieć. Więc to... Nie chodzi tu o jakieś tam fluidy od kota płynące, ale sam w sobie, no czujesz się... Widzę osobę przychylną. No tak, ale jednocześnie siebie podbudowujesz jakby, nie? Jeżeli my widzimy osobę przychylną, to na nas to wpływa pozytywnie, że jak ją tam odbieramy. No muszę z tym kamieniem się wstrzymywać, bo ta moja służebność względem niego jest taka, że zawsze jak miał, czy to myślę sobie, aha, no chyba chcę jeść, więc jak nie ogórcik, no to może krzywdę zrobić. I wtedy może to się dla niego źle skończyć. Ja bym tu jeszcze jedno chciał poruszyć, bo Tomek, tu widzę, masz jakąś gazetę starą i jest o pewnej organizacji ta gazeta, no nie wiem, czy to nazwać organizacją, no skupisku ludzi pewnym. I teraz mi chodzi, no nazwijmy to organizacją. Czy jaka jest usłużność organizacji? Jak widzicie tu granice usłużności w organizacjach? Czy one są powołane do tego właśnie, żeby być usłużnym i tyle? I nic więcej nie ma? Nie po to, żeby jakieś swoje idee
za wszelką cenę wciskać, że tak powiem, narodowi, czy tym słuchaczom, czy tym widzom, czy komukolwiek. Są różne organizacje oczywiście, tu mamy akurat orkiestrę. Ale czy po prostu one muszą służyć no, szeroko rozumianemu społeczeństwu i za dużo nie zabierać głosu, tylko po prostu wsłuchiwać się ewentualnie w głos tego społeczeństwa i być na usługach tego społeczeństwa. No może tak, być na usługach tego społeczeństwa. Tutaj trochę, jeżeli w kontekście tym muzycznym się poruszamy trochę, w kontekście może szerzej, w kontekście kultury, no to wydaje mi się, że taka usłużność względem słuchacza, no to bywa niebezpieczna, tak? Bo muzyk, czy szerzej właśnie no człowiek kultury, teatru, no czegokolwiek, no musi być też w służbie tej idei, tak? Żeby ten kaganek oświaty niejako nieść właśnie, no nie z postawą, że ja tu teraz was nauczę, bo tak, no to w zasadzie się... Muzyk sam sobie konar podcina, na którym siedzi, tak, bo jest tak, bez tak. słuchacza na przykład, no to muzyk czy aktor jest nikim. Poza tym jest tak, można by powiedzieć, jest wydolność pewna orkiestry, że po prostu pewnych rzeczy no, nie zagra. No, chyba, że jest to orkiestra z Royal Albert Hall czy gdzieś tam, no to ona wszystko zagra. Ale mówimy to o ruchu amatorskim, nie? Więc jakieś granice tego są. Granicą jest, żeby ta usłużność się w służalczość właśnie nie zmieniła, bo chyba ta... Ale służalczość no, tak. Bo ta usłużność wydaje mi się zawiera trochę taki pierwiastek trochę wyższy niż te wszystko, o czym mówiliśmy. Tak zakłada pewną taką wyższą kulturę. Może tu się posłużę tym cytatem, który pochodzi z przedwojennego miesięcznika Orkiestra z grudnia 1932 roku. Miesięcznik poświęcony krzewieniu kultury muzycznej wśród orkiestr i towarzystw muzycznych w Polsce. I tutaj na łamach tego pisma się okazuje, nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego, ale przypadkiem trafiłem, wypowiadały się najbardziej znamienite autorytety, ale no to jeżeli kogoś interesuje, to zachęcam, jest dostępny w internecie, ale tutaj jest też to oczywiście, jak to w dobrych przedwojennych pismach, dział anegdot. I w kontekście tej naszej dyskusji przytoczę jedno z życia Liviego, francuskiego dyrygenta. Król Ludwik XIV skomponował gawot i prosił Liliego o ocenę. Ten uśmiechnął się i rzekł z głębokim ukłonem: Wasza królewska mość wszystko potrafi. Wasza królewska mość chciał widocznie skomponować bardzo lichy gawot. No i udało się to nadzwyczajnie. Widzimy, że ta usłużność zawiera taką kulturę, tak? Nie tylko osobistą, ale... Nie wiem, czy tam głowa by Liliemu poleciała, pewno nie, bo jemu było dużo wybaczane, powiedzmy, u Ludwika XIV pewnie, ale... Przekazał szczerą opinię, swoją fachową, ale nie urażając majestatu. To jednak... No właśnie, bo to nie jest służalczość, tak? No to on nie powiedział, panie, to jest najlepszy gawot na świecie. Racja. Tylko no, to jest najlepszy z lichych gawotów. Bo tak chciał oczywiście. Bo to inaczej nie mógł się. No, błędów nie popełnił. Także tutaj widać ten pierwiastek pewnej kultury, tak? Która ożywia to, nam się usłużność łączy z kulturą też, nie? Że to trzeba być najpierw kulturalnym, żeby móc... usługiwać, nie? To nie tak, że byle kto może usługiwać. O, chyba nie. Przywołując te czasy przedwojenne, czy tam jeszcze starsze, przecież służba była ładnie ubrana, a to nie tak, że... Czyli cieszyła się zaufaniem, że tak, mieli dostęp do domu państwa. Oczywiście. I tak dalej. Zdarzały się wypadki, że tam pewno ich zwalniali ze służby za jakieś przewinienia. Znaczy byli też tacy panowie z tego, co znam z opowieści właśnie tych przedwojennych, gdzie mój pradziadek był w służbie w Obudnie na Pałukach, to tam pani Mlicka miała taki niedobry zwyczaj, że nie darzyła służby zbyt dużym zaufaniem i w nocy w korytarzu, który łączył pałac ze służbówką, spuszczano psy, żeby nikt tam nikogo nie kusiło wyciągnąć ręki po pańskie. Może tutaj zabrakło tego pierwiastka usłużności względem... U tej pani oczywiście. Tak, u tej pani, no bo tam... Bo to z kolei taka postawa rodziła z tego, co z tej opowieści wynikało dalej, też tej brak szacunku względem tego pana swojego, bo to też rodziło chęć właśnie tym większą do podkradania, kombinowania i tak dalej. Czyli taki szacunek wzajemny jest podstawą może tej usłużności w tym dobrym znaczeniu. Czyli krótko mówiąc, nie bójmy się być usłużni, można by tak powiedzieć.
Służalczość to wiemy, że to jest niedobre, natomiast usłużność jak najbardziej jest zgodna polecenia. Możemy tak, może skończymy polecamy. Tym takim apelem dla wszystkich. Polecamy sobie i Państwu. No i dziękujemy za dzisiejszy.